Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale, z tej strony Weronika Załoga oraz Marlena Załoga. I w dzisiejszym odcinku będziemy myć sprzęty i wymieniać filtry. Także jeden sprzęcik brudny, jak widać. Stoi przygotowany do mycia. Tak, zdecydowanie. Myjka już jest podłączona. Wszystko na swoim miejscu, także można się ubrać za mycie. Jakby nie było to, że zawsze na odcinkach żniwnych maszyny są czyste, to nie jest takie, wiecie, na wstrzyknięcie. Maszyny same się nie myją, także co? Zapraszamy na nowy odcinek na naszym kanale. Maszyna, jak widzicie, czyściutka, lśniąca, pachnąca, w środku poodkurzane. I teraz werka. No, wy sami widzicie. Także zaraz zaparkuję tutaj duży New Holland. I oto on, mamy kolejny ciągnik do mycia. Także przed sezonem żniwnym wypada wszystko wypucować. No tak, tak. Żeby wody do środka nie nakapało. Kolejna maszyna. Do roboty. Ciągniczek czyściutki z zewnątrz, wewnątrz za chwilkę, ponieważ Weronika podjeżdża nam pod nasz budynek gospodarczy, aby go poodkurzać, wyczyścić w kabinie, bo jakby nie było, to głównie w kabinie przybywamy podczas żniw, aby odwozić, dowozić zboże na gospodarstwo, także widzimy się za chwilę przy odkurzaniu. I ciągnik mamy już w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. W kwestiach odkurzacza to już trzeci sezon jest z nami. Odkurzacz Helle, jest to odkurzacz przemysłowy z trzema silnikami. Także co, jedziesz, Wera? No, bez prądu nie da rady. Jest prąd. Brygada gotowa do nowego zadania, a mianowicie bierzemy się za wymianę filtrów w kombajnie, więc zapraszam na drugą część naszego odcinka. Pudełko, a w pudełku filtry. Filtry mam tutaj zdecydowanie już rozpisane, proszę bardzo, filtry i dodatkowo domówiłyśmy filtry hydrauliczne, także mamy full filtrów. Wera już wyciągnęła, bo pierwsze będą kabinowe. Tak, zdecydowanie chyba najłatwiejsze do wymiany filtry, czyli kabinowe. Zresztą widzieliście już ostatnią wymianę w kombajnie, jak zjechane były filtry, co się działo, w jakim były stanie. Także zobaczymy, jak teraz będą po sezonie wyglądały filtry kabinowe. Jakoś tak wcześniej nie przykładałyśmy uwagi do tej kabinówki, ale teraz jak zobaczyłyśmy, co się tam dzieje. I jaka jest różnica? Tak, zdecydowanie w oddychaniu, bo podczas żniw jakby nie było, z kabiny się nie wychodzi, operator cały czas oddycha tym samym powietrzem, można by powiedzieć, więc co ja będę mówić, nie przedłużając, bierzemy się za wymianę, także co? Rozpakuj,
A ja lecę na górę, pokażę Wam, w jakim są stanie. Nie leć, tylko możesz iść. Dobra, w jakim stanie są filtry zeszłoroczne. Chodź, Wera. Widzieliście kiedyś węża nieżyjącego? To właśnie tak. Dobra, chodź bliżej, tak wygląda nowy filtr. Harmonijka papierowa. Świeża, jeszcze pachnąca fabryką. I za chwilę pokażemy stary. Dobra, i Wera ma nowy, a ja mam stary. Także zobaczcie, co się dzieje z filtrami po sezonie. Jedna strona, druga strona. Zobaczcie tylko. Mam nadzieję, że pogoda nam wytrzyma, także bierzemy się. Także osłonka gotowa. Weronika już rozmontowała nam. Otworzyłam, a nie rozmontowałam. Rozmontowała pudełka. Wchodzą nam idealnie. Jakby to mogło wyglądać tak dłużej niż sezon, także pięknie już jest zamontowana. Jak to jeszcze, żeby doszło? Ok. I jeszcze trzeba posprzątać oczywiście miejsce, w którym ono będzie. Czyli drugą część. A mianowicie tą część, która jest wnęką w kombajnie. Pytam się, w ogóle to przydałoby nam się nowe szczotki, Weronika. Trzeba będzie chyba coś zakupić, bo tutaj ewidentnie coś poszło nie tak. Nie tak, albo po prostu kołem, albo się ktoś nie chce przyznać, także... Albo komuś się chciało jeść, po prostu. No, bo taka ona jakaś wybrakowana, ale na szybko tylko to znalazłam, a z pogodą, jak wiecie, no nie wiem, czy słychać przez mikrofon. Ogólnie podsumowując, jakby wszystkie filtry były tak łatwe do założenia jak kabinowe, to świat byłby piękniejszy zdecydowanie. Tutaj mamy chyba filtry powietrza, jak się nie mylę. Także w sumie to nie jest dużo roboty. Wydaje mi się, że więcej czasu czasami wymaga zamówienie tych filtrów niż ich montaż. Także tutaj mamy jeden mniejszy i tu jest pewnie większy. Wskakujesz mała? Tam też w sumie będzie szybciutko. Także jeden. Może od razu w drugi włożę, będzie łatwiej wejść. Nie, pojedynczo. Ale o tak jak włożymy, to będzie łatwiej wejść na kombajn. Leci mała. Spokojnie, nie ty. Meldujemy się na dachu kombajnu, na górze. Jakby nie było jak przeglądy. A przyniosłeś kombajnie. Jakąś szmatkę? Przyniosę zaraz. Jak przeglądy robi się systematycznie, to po prostu tylko pyk, pyk. I wszystko zdecydowanie idzie sprawniej. O kurde. Co tam? Brudno. Brudno, to zaraz będzie czysto. Także tak, że za chwilkę jeszcze Wam też zaprezentujemy, jak wyglądają filtry. O, proszę bardzo. Może ten koło tego postawię. O. Jeszcze tutaj rozdzielę, żeby ten brud nie przeszedł na drugi. Także zobaczcie, tak wyglądają filtry po jednym sezonie. Także czy warto? Oczywiście, że warto. W sumie ten jest czysty. Różni się tylko tym, że ten jest pomalowany na czarno. Proszę bardzo. Kwestia tutaj filtrów powietrza, no to jeden jest traktowany jako taki bezpiecznik, a drugi jako filtr główny, także co Werka? Szmatka. Jedziemy i montujemy, żeby no deszcz właśnie nie przyniosłaś mi szmatki. Nie wygonił. Tato! Dobra, ja pójdę. Trzeba się śpieszyć, żeby nas ten deszcz nie zaskoczył. Zobaczcie, kiedyś to była ładna spódniczka. A to spódniczka, patrz. Ale
kto jest z gospodarstwa lub ma kontakt z mechaniką jakąkolwiek, to wie, do czego to służy. Więc przecieramy. Dobra, już jest gotowe, jeszcze tylko wieczko. Dobra, to się zamienimy miejscami. No to wieczko było zdecydowanie brudniejsze niż tam w środku. Dobra, będzie z niego. Jeden siedzi i drugi za chwilę będzie siedział, tylko odpowiednio go tam dopchnij. No chyba jest dwóch. A nie jest jakoś krzywo? O, to nie ma, ale się trzyma ładnie. Także jak widzicie, co roku stawiamy na filtry firmy Hifi Filter, jakby nie było. Porządna firma, porządne firma, filtry. Firma, jakość, wykonanie. Więc w sumie filtry możecie zakupić praktycznie w każdym punkcie dystrybucyjnym. Jak i również na przykład w sklepie internetowym Mizar z kodem rabatowym Gier Załoga macie zniżkę. Także jeżeli potrzebujecie filtrów, to możecie je zakupić w cenie ze zniżką. Wystarczy użyć kodu, który wpisujemy na końcu zamówienia przy zamówieniu. No tak, masz, proszę. Zawsze służę pomocną dłonią i spódnicą. Pomóc ci? Nie trzeba. O, teraz się siedziło. Tu jedno jest. Czekaj, jeszcze dół. Dobra, jeszcze jest jakaś? Tu, już. Jaka jeszcze tutaj z tej strony, żeby nie było, patrzcie. I coś glan, coś. No ten, nówka sztuka. Jak ktoś chce odkupić. Bo jakby nie było, to jest bezpiecznik, a tutaj filtr główny. A to, że on jest czyściutki, oznacza tylko to, że ten dobrze chroni. Tak. Którego warto posłuchać. Dobra, to schodzimy. I bierzemy się jeszcze za pozostałe filtry, które mamy w oddzielnym pudełku, bo mówię, zamawiałyśmy je dodatkowo. Zwijamy się. Oj, chyba już nie wymienimy tych filtrów. Słucham? Że nie wymienimy tych filtrów. Wypluj to słowo. No, ale zdążymy. Także zobaczcie, mamy to odpowiednio zapakowane je, żeby się nie uszkodziły. Klient płaci, klient wymaga. Dobra, tutaj nożyczki. I mamy dwa filtry. O, swoje ważą. Tutaj mamy, proszę bardzo, oznaczenie. I tutaj kolejny. Także otwieramy. Jeden. I kolejny. Również jest otwarte. Wzięłam, bo szmata się zawsze przydaje. Szmatka. Szmatka. Dobra, trzynastka na koło. Pomóc no, ci? I trzeba łańcuszek jeszcze. Łańcuszek trzeba jeszcze przynieść do odkręcania. Chyba sobie żartujesz, na pewno. No nie tym razem, droga pani. Chyba po naszej wymianie jeszcze tato dokręcał. Bo nie mogę w ogóle. Łańcuszek mi się ślizga. Ojojoj, leci. Może szeręko spróbuję. Ciekawe, czy dzisiaj będziemy my szybsze, czy deszcz? My. Chyba. Chyba. O kurde, dobrze nakręcony. Ale tak mocno siedział. Wiadomo, kto kręcił. Że wydaje mi się, że tato chyba jeszcze po nas dokręcał. O Jezu. Dobra, trzymaj. Co trzymaj? Ja mam nowy. Masz nowy? Dobra. Szmatka. Szmatka na kole. Poszło. Walka z czasem trwa. W sumie nie wiem, czy zdążymy, ale w razie czego mamy tutaj dodatkowo jeszcze filtr olejowy. Kolejny pewnie paliwowy. Zgadza się. I jeszcze jeden, również paliwowy. Także
Zobaczymy, na ile pozwoli nam pogoda dzisiaj. Kwestie wymiany filtrów. Jak coś to się jeszcze dokończy. Później. I co ty go już tak wygładziłeś? A łańcuszkiem zaciągnąć? No, łańcuszkiem się już nie wybrudzi. No nie powiedziałabym. Czekaj, gdzie ja go położyłam? Tu. A tutaj. Dziękuję bardzo. Ups, już ryskę. No, nie da się go ładnie zamontować, żeby go nie porysować. No dobra, już porysowałam. Z tej strony wymienione. I chyba dajemy sobie spokój. Jeszcze w międzyczasie wymienimy sobie jeden filtr i nadrobimy to innym dniem, ponieważ zobaczcie, co się dzieje. W mikrofonach też już pewnie słychać. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Także co? Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie, abyście byli z nami na bieżąco. Klikajcie dzwoneczek. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zostawiajcie je w komentarzach. A my co? Zbieramy się, bo za nami idzie czarna chmura. Musimy tutaj jeszcze się ogarnąć z pudełkami i innymi rzeczami. No, słychać, że grzmi chmury, czarne chmury nad nami. Jeszcze teraz to... ta muzyka w tle. Nie, bo prawa. Zenka by ściągnęła. Więc widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Do zobaczenia. Cześć!